Cieszę się bardzo, bo zrealizowaliśmy cel, jaki mieliśmy przed tym meczem, aby wygrać. Wygraliśmy. Chcieliśmy zacząć bardzo agresywnie, bo chcieliśmy iść za ciosem po tych ofensywnych akcjach w meczu Ligi Mistrzów i to się udało. W 7 minut strzeliliśmy 3 gole, które tak naprawdę pozwoliły nam później kontrolować grę, nie narzucać już tak wysokiego tempa, tylko starać się grać w piłkę. Były różne momenty, ale bardzo się cieszymy. Jest nad czym pracować po tym meczu, wiemy dalej i będziemy. Zamykamy temat dzisiejszego spotkania, wracamy do Warszawy, regenerujemy się, bo za chwilę kolejny mecz ligowy, potem ostatni mecz w Lidze Mistrzów, także cele swoje mamy i chcemy je realizować dalej. Dziękuję. Była ta intensywność, no wystarczy spojrzeć na pierwsze minuty meczu, gdzie strzeliliśmy pierwszego gola w 23 sekundzie, potem dalej atakowaliśmy przeciwnika na jego połowie, strzeliliśmy drugą bramkę po stałym fragmencie gry, dalej poszliśmy za ciosem, także to przyspieszenie spowodowało to, że zrobiliśmy sobie dużą przewagę. Arytmia gry jest bardzo ważna, aby przyspieszyć, zwolnić. Nie da się grać cały czas w jednostajnym tempie, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. My chcemy co chwilę zmieniać swój sposób gry, raz grać wysokim pressingiem, raz niskim, raz średnim, po to, aby zróżnicować to wszystko, co się dzieje na boisku. Na pewno dużo pracy przed nami, tak, my wiemy wszyscy, w szatni się cieszymy oczywiście, ale chcąc jeszcze lepiej grać, wiemy, że musimy mocno pracować. Nie spodziewałem się takiego składu Śląska w żadnym wypadku. Nawet przez moment mi nie przyszło do głowy, że w takim ustawieniu zagra. No ale przyjąłem to do wiadomości i zajmowaliśmy się swoją drużyną, bo zazwyczaj tak robimy. Po prostu to się nic nie zmieniło. Te wszystkie założenia, które mieliśmy, jeżeli chodzi o Legię, były dalej do realizacji i to, czy w Śląsku będzie grał Marioka, czy inny zawodnik, nie miało dla nas znaczenia. Mieliśmy grać agresywnie, mieliśmy grać skoncentrowani w obronie i w ataku. Mieliśmy dać jakość na boisku poprzez grę w piłkę.